Witam serdecznie. Witam wszystkich, którzy tutaj już zaglądali i te wszystkie osoby, które będą zaglądać, może będą zaglądać częściej. Dzisiaj usłyszałem, że strona niegodna uwagi, bo jest tutaj tylko 82 polubienia. Tak troszeczkę mnie wykpiono, ale tu nie chodzi o to, nie chodzi o liczby. Ja powiem tak, na tej stronie tu zajmuję się dla tych, którzy nie wiedzą, czym się zajmuję. Prowadzę stronę tutaj na MBFI Leszno oraz prowadzę jeszcze jedną grupę tutaj na leszczyńskim rynku odnośnie mediów. Tak? Ja uważam, że media w Lesznie dają dużo do myślenia i po prostu trzeba patrzeć im na ręce. Zresztą tak jak w całej Polsce, pewnie wszędzie to jest podobnie jak tu w Lesznie. Nie? Ja wcześniej się zajmowałem manipulacjami w mediach takich ogólnokrajowych. Ja tu w jednym z blogów powiedziałem właśnie już więcej na ten temat. Kto tam chce, niech to przeszuka, może znajdzie. A w tej chwili tutaj zajmuję się manipulacjami i tego typu rzeczami na rynku tu lokalnym leszczyńskim. A więc tak, szanowni państwo, będę się tak zwracał, ponieważ może dużo osób mnie zna i najwięcej osób będzie oglądać tych osób, które mnie znają, ale są też takie osoby, które nie znam osobiście i wolałbym odnosić się do wszystkich z szacunkiem odpowiednim. Sprawa jest poważna, więc będę traktował wszystkich poważnie tutaj. Choć nieraz tutaj, kto już zaglądał i widział, jak to ma miejsce, to co tutaj prowadzę, że nieraz no, też trzeba co nieco z pewnym dystansem podejść do niektórych spraw. Ja nie wiem, czy nie będę cyklicznie czegoś tak nagrywał, nakręcał, bo mi się wydaje, że niektóre sprawy powinny być omówione. I teraz tak, jesteśmy na tej stronie tutaj. Ja może przewinę do materiału, który dzisiaj udostępniłem. To nie to. Tutaj jest pewien post. Post dotyczył postu, który ukazał się na stronie Nowoczesna Leszno. Ja może tą kamerkę trochę zmniejszę, żeby to było widać więcej. Mnie nie trzeba widzieć, mnie wystarczy, że tutaj będzie słychać, bo to, co chciałbym powiedzieć, tak? Więc tak, Nowoczesna Leszno umieściła dzisiaj taki plakat, właściwie plakat. Trzy chyba plakaty tam były, ale w jednym z nich jest przewodniczący Nowoczesnej Leszno, pan Tomasz Mikołajczak. Jeden z tych plakatów i na plakacie widnieje napis: kocham Polskę, więc nie godzę się na jej rozkradanie. Tak, ja tutaj chciałem to podkreślić, ja tą kamerkę może jeszcze wyżej, żeby tu jak najmniej zajmowała miejsca. I pod spodem jest inny napis: Nowoczesny patriotyzm. Ja może pokażę, co tam udostępniłem. Ja zrobiłem screen tego postu i zrobiłem też mój komentarz do tego. I tak, ja piszę tak panu Tomaszowi Mikołajczykowi. Pan chyba wrócił na Ziemię po dłuższej nieobecności na Księżycu, gdzie nie ma dostępu do internetu. Czy nikt jeszcze temu panu nie wyjaśnił, że Nowoczesna idzie do wyborów samorządowych w koalicji z Platformą Obywatelską? Pan Mikołajczak niech zmieni zapis na plakacie, bo nikt to normalny jest w to nie uwierzy. Panie Mikołajczak, jest jeszcze trochę czasu do wyborów, więc proszę się zapoznać z taśmami prawdy prominentnych przedstawicieli Platformy Obywatelskiej z restauracji Sowa i Przyjaciele. Zawsze jest czas na zmianę własnych decyzji. Właśnie. Zawsze można się zmienić. Pan tutaj pisze: kocham Polskę, więc nie godzę się na jej rozkradanie. No więc uważa pan, że kto rozkrada tą Polskę? Panie Mikołajczak, pan wstąpił w szeregi ludzi, którzy są zamieszani w potężne afery. Ja najczęściej mówię tak, te słowa.
To będzie brutalne, ale ja tak mówię. Czy Pan szuka głupszych od siebie, którzy uwierzą w to? Polacy nie są głupkami, Panie Mikołajczak. I tu właśnie chciałem, i ten post tutaj udostępniłem, zrobiłem screen postu, zrobiłem komentarz, dokleiłem do tego, tamten komentarz, który właśnie zaznaczony, ta strzałeczka taka, to jest właśnie mój komentarz. Nie wiem, czy ten plakat, być może przemyśli Pan to i usunie swój plakat, albo filmik cały, chociaż nie wątpię, bo Wy wolicie z ludzi normalnych, uczciwych robić idiotów, ale tak się nie da. I wrzuciłem na moją stronę ten plakat z moim komentarzem, z opisem takim. Czy ten pan z plakatu może nam, wyborcom, wyjaśnić, dlaczego na plakacie obok swojego nazwiska widnieją te właśnie napisy, o których mówiłem? Kocham Polskę, więc nie godzę się na jej rozkradanie. A drugi napis: nowoczesny patriotyzm, nowoczesna. Czy istnieje inne wytłumaczenie niż komentarz pod screenem na te napisy? Oczywiście, że można na swoich plakatach pisać, co się chce. Jednak w dobie internetu ludzie chcą wiedzieć, co dobrego dla innych zrobił ten pan. Poza sugerowaniem, że to inni rozkradają Polskę. Odpowiedział sobie pan kiedykolwiek na pytanie? Czego pan szuka? W Nowoczesnej? A Nowoczesna czego szuka w koalicji z Platformą Obywatelską? No tak. Wchodząc w koalicję z PO, matką wszystkich afer, które poznaliśmy z taśm prawdy, trudno będzie przekonać wyborców, że nie chodzi o koryto, o te przysłowiowe koryto. Panie ładny, czy poza plakatem może pan poinformować opinię publiczną, ile własnego wolnego czasu poświęcił pan na sprawy polskie? Z plakatu wynika, że kocha pan Polskę, więc ile obecnie czasu bez wynagrodzenia poświęca pan dla Polski? Jest w ogóle coś takiego, że poświęca pan codziennie godzinę czy dwie, żeby dla Polski? Czy rozumie pan w ogóle takie pojęcie, służba dla innych? Wyborcy wybierają tych ludzi, którzy mają nam służyć. Nie my wam, tylko wy nam. A niestety, postkomuniści przyzwyczaili się przez 27 lat do tego, że pamiętają o wyborcach w roku wyborczym. Czyli przed samymi wyborami przypomina się kandydatom, którzy startują w różnych wyborach. Wtedy sobie przypominają tylko o wyborcach. Obiecują w roku wyborczym. A co później się dzieje? Nic się nie dzieje. Czy może się pan pochwalić swoimi dokonaniami na rzecz innych z poprzednich lat? I tu jeszcze w tym swoim poście zaapelowałem. Zaapelowałem do innych osób, które widzą karierowiczów, którzy tak twardo usiłują dostać się właśnie do jakiegoś stanowiska publicznego. Jeśli znacie karierowiczów, którzy twierdzą, że odebrano im demokrację, tak jak to czyni środowisko KOD-u czy postkomuny całej, którzy zamierzają startować w wyborach samorządowych, to piszcie do mnie w prywatnych wiadomościach, podawajcie linki, ja to będę udostępniał, być może w końcu normalni, uczciwi ludzie będą dostawać się na stanowiska, gdzie będą służyć nam. No i tak to się właśnie stało, że nie wytrzymał tego wpisu jeden tutaj człowiek, właściwie dwa komentarze tutaj wstawił pan Piotr Balcer, który o, dwie łapki ma tutaj, ktoś mu zalajkował. Dwie łapki. Czyli tak, pan Piotr Balcer, ja powiem tylko dwa zdania o panu Piotrze. Tutaj się udziela oczywiście, wrzuca tam jakieś swoje tutaj udostępnił takie zdjęcie. O, razem, jak tutaj jest, wszyscy razem przeciw PiS, zjednoczeni, tak? I tu on pokazuje, tak? PO, Nowoczesna, Obywatele RP, kto tu jeszcze jest? Platforma, KOD, Sojusz Lewicy Demokratycznej, tu jeszcze coś jest, nie wiem, ORP, tak? Obywatele, już mówiłem, Partia, Korwin chyba też tam jest, o. Właśnie. I ten pan to tutaj
Szary człowiek, też tam jest jakaś grupa taka, szary człowiek. Kuknę sobie, kto mu tutaj zalajkował. O, jakaś pani i druga osoba pewnie taka, która mnie zablokowała, dlatego nie widzę tej drugiej osoby. Pan Piotr Balcer został zablokowany na grupie publicznej, którą prowadzę, właśnie związaną z mediami leszczyńskimi. Ona jest, ta strona jest prowadzona przeze mnie już od sierpnia ubiegłego roku, w momencie, gdy pan Grzegorz Rusiecki wstąpił w szeregi Platformy Obywatelskiej. I być może, gdyby nie wstąpił, nigdy by nie powstała ta moja strona, ani tamta grupa. Także jeżeli ktokolwiek sobie rości jakiekolwiek pretensje do tego, że ja tutaj coś pokazuję, to możecie to podziękować panu Rusieckiemu. I teraz tak. Aha, i pan Balcer tam zaczął mi tam też pisać różne takie rzeczy, między innymi, aha, pan Piotr Balcer jest właśnie, pochodzi, ja tu powiem to jeszcze, panie Piotrze, pochodzi pan z Kościana i bardzo pan uwielbia pana posła Szłapkę, który był dumny, jak chciano nałożyć na Polskę sankcje w Unii Europejskiej, tak? Pan popiera tą osobę. No, pańska sprawa, pan ma do tego prawo, absolutnie. Ale w momencie, kiedy pan rzucił mi, że polscy patrioci są nazistami, no niestety musiałem pana zablokować. Ja kilka razy apelowałem do pana, żeby pan to usunął, swój plakat. Pan tego nie uczynił, więc musiałem pana zablokować. Tam nikt nie jest blokowany. Pan jest pierwszą osobą, którą zablokowałem tam. Dobra, mniejsza z tym. I napisał tutaj też drugi komentarz pan Maciej Olejnik. Komentarz. W obronie niejako tego pana tutaj, pana Tomasza Mikołajczaka, i pisze do mnie tak. Ten pan przynajmniej nie kryje się z imienia i nazwiska pod pseudoskrótem. Pisze pan Maciej Olejnik. Też ma tu jednego lajka. Ta sama pani. Ja niestety bardzo szybko musiałem odpisać. Odpisałem, bo pan mi tu zasugerował, że prowadzę jakąś tam stronę i nikt nie wie, kim jestem. Ja dzisiaj prawdopodobnie, panie Macieju, pan prawdopodobnie już wie. Pan wiedział wcześniej, kto to prowadzi, ale chciał pan zabłysnąć, że ja się chowam pod jakim pseudoskrótem. Pana, ja później wyjaśnię, dlaczego podejrzewam, że pan wiedział, kto prowadzi tą stronę. Chciał mnie pan tylko troszeczkę tak swoim komentarzem tutaj, nie wiem, co pan chciał zrobić. Dobrze, mniejsza z tym. Ja panu odpowiadam tak. Jest pan chyba jedyną osobą, która nie wie, kim jest administrator tej strony. Administrator założył również grupę, na którą każdy może kierować swoje posty do tematyki tejże grupy. I tu się podpisałem, tu pokazałem siebie, tu jest moja strona, link. Tak, to jestem ja. Zobacz więcej. I tu dałem panu Maciejowi link jeszcze do mojej grupy, którą prowadzę. To jest właśnie ta grupa. Media Wlecznia sprawdza manipulacje w przestrzeni publicznej. Tu chodzi o te manipulacje, głównie tutaj na leszczyńskim rynku. Tu ostatni post był jeden z takich, jak akurat tutaj pan Ziemniak zaczął pretensje rościć do swoich kolegów tutaj z regionu. No ale nie będę tu teraz pokazywał tego, co jest tutaj na tej stronie. Ja się tu cofnę i pokażę dalej moją dyskusję z panem Maciejem Olejnik. Tak. Ja tutaj panu napisałem, że jestem tym i tym. Prowadzę jeszcze jedną grupę. I pan Maciej tutaj od razu wywołuje mnie jeszcze raz i gratuluje poczytnego fanpage'a. Pisze, grono 82 osób naprawdę jest czym się chwalić. Panie Macieju, ja tu panu odpisuję. A z czego pan wnioskuje, że ktoś czymkolwiek się chwali? Wszedł pan tutaj do mnie na stronę, zostawił swój komentarz, pasuje, okej, ma pan prawo. Ale ja nie widzę tutaj nigdzie, żebym się chwalił czymkolwiek, jakimkolwiek liczbą. Właśnie.
I napisałem jeszcze panu tutaj Maciejowi, że będę od dziś pana wywoływał, dopóki nie padną pytania do Grzegorza Rusieckiego, które zostały zadane 9 miesięcy temu. Ponieważ zauważyłem, że pracuje pan w lokalnym radio i w tym radio chciałbym je usłyszeć właśnie. Tak, bo ja później wszedłem na pana Macieja Olejnika, tylko sprawdzić, co to za gość i okazało się, że pan Maciej Olejnik na pierwszej stronie, zaraz mi się wyświetliło, ja to pokażę, by to wszyscy widzieli. O, pan mnie zablokował, kochany. Pan mnie zablokował już, ho, co to się dzieje? Pan Maciej Olejnik mnie zablokował już nie widzimy. Ale powiem wam coś, ale zrobiłem screena i wiem, co się święci, bo ja powiem jeszcze coś więcej później na temat pana Macieja Olejnika. No więc tak, pan Maciej pracuje w Radio LK i dlatego tutaj wywołałem pana Macieja i piszę mu tak, że zauważyłem, że pracuje pan w lokalnym radio i w tym radio chciałbym je usłyszeć. Jeśli ma pan cokolwiek do powiedzenia w radio, proszę podać dalej te pytania. I te pytania tu wyświetliłem w linkach. Aha, jeszcze tutaj napisałem panu Olejn, jak pan tam ma, Maciej, panu Maciejowi, że pan Rusiecki obiecał, że odpowie w blogu na moje pytania. Potem miała być kawa z radnymi i nic z tego. Może panu się uda. I tu są moje pytania, ale nie będę wszystkich po kolei przytaczał, bo pytania są w linkach. Każdy link, tam chyba każdy link nawet zawiera jakiś materiał wideo i takie rozszerzone troszkę pytanie. Dalej pan Maciej Olejnik pisze tak do mnie. Panie szanowny, jak masz pan problem, to dzwoń, pisz, wysyłaj pytania, petycje. Ja gońcem nie jestem. Gdyby był problem w moich kompetencjach, to może bym pomógł. Gdyby to był problem w moich kompetencjach. Ale wcześniej pan napisał, to był materiał edytowany i pan mi napisał tak. Gdyby problem był w moich kompetencjach. Nie, to co teraz przeczytałem. A wcześniej to jest historia zmian. Było tak. Gdyby problem był moich, to może bym pomógł. Tu jest jakaś literówka błędna. Ale później pan się ustosunkował i tutaj napisał. Był w moich kompetencjach, a tu był w moich, to może bym pomógł. Tak, ja tutaj oczywiście automatycznie odpisałem panu Maciejowi. Problem w tym, że pytania znane są wszystkim lokalnym mediom, jak również panu Rusieckiemu. Rwie się pan zatem w obronie przedstawiciela, który oskarża innych o rozkradanie Polski, a sam wstąpił do partii Nowoczesna, która to weszła w koalicję z matką wszystkich afer z taśm prawdy USOWY. Tak, panie Macieju, ja tu nie wiem, czy wszyscy zrozumieli tutaj. Pan Maciej rwie się w obronie tego przedstawiciela, tego pana tutaj, co screen zrobiłem. Pana Tomasza Mikołajczyka. I teraz pisze tak. Pańskie słowa. Gdyby problem był moich, to może bym pomógł. Oczywiście miało to być moich kompetencji, bo pan później sprostował to. To kto pcha się do władzy? To zarówno moja, jak i pańska sprawa. Pan mi pisze, gdyby to był nasz wspólny problem, tak, to może by pomógł. Gdyby były to w pańskich kompetencji, to może by pan pomógł. Ale szanowny panie, to jest sprawa wszystkich. To jest sprawa wszystkich, zarówno moja, jak i pańska. Jeśli jest pan pracownikiem mediów, może mieć pan realny wpływ, czy uzyskamy w końcu odpowiedzi na te pytania. No chyba, że liczby. Chyba, że zwierzchnicy też lubią duże liczby. Tak jak mi pan zasugerował, że fanpage, który ma 82, to żaden sukces. No więc ja panu też tutaj piszę. No chyba, że zwierzchnicy też lubią duże liczby, a pan jest małą liczbą. Tak, panie? To oczywiście żart, bo ja nie miałem zamiaru tutaj panu
Panu dogryźć w niczym. Ale tutaj jeszcze z Pana ostatniego zdania wynika, że może bym pomógł. Pan pisze, może bym pomógł. Jeśli Pan pracuje w mediach i byłby Pan kompetentny, to może by Pan pomógł. A ja Pana się pytam. Ja się pytam Pana, Pana Olejnika. Muszę sprawdzić, bo kurde. Olejnik, tak. Ja się pytam Pana Olejnika. Gdzie to było? Tu się pytam. Pytam. Pytania szło prosto do przedstawiciela mediów. Czy media mają prawo być przychylne pod daną osobę, która ubiega się o miejsce w samorządzie? Albo obojętnie jakie inne miejsce, gdziekolwiek. Teraz pytanie do Pana Macieja. Czy właśnie dlatego nikt z mediów leszczyńskich tych pytań nie zadaje? Bo jest problem? Czym jest problem? Czy te pytania, które zadaję jednemu z kandydatów, kandydat, on jeszcze, w sumie Pan Grzegorz jeszcze nie określił się, czy jest jakimkolwiek kandydatem, ale wstąpił w szeregi, tak? Wstąpił w szeregi Platformy Obywatelskiej. Ja się pytam. Jeżeli są zadawane pytania, to powinny paść odpowiedzi. Czy te pytania, jeżeli ja kieruję swoje pytanie do obojętnie o jakiej innej osoby publicznej, czy te pytania mogą zaszkodzić społeczeństwu? Czy mogą te pytania społeczeństwu zaszkodzić? Być może, jeżeli ten Pan jest w coś umoczony, może jemu zaszkodzą, ale na pewno nie społeczeństwu. I dlatego powinny te pytania być zadane. Niech Pan odpowie. No niech Pan odpowie, komu mogą zaszkodzić te pytania? Opinia publiczna ma prawo domagać się od mediów rzetelnych odpowiedzi. Od każdej osoby, która stara się o jakiekolwiek stanowisko publiczne. Pozdrawiam. Tak napisałem tutaj Maciejowi Olejnikowi. No Pan Maciej oczywiście tutaj jeszcze chciał tak chyba na luzie napisać. Poprawiłem literówkę i życzę powodzenia, ale w monologu nie będę przeszkadzał. W jakim monologu? Czy Pan Olejnik tutaj ze mną usiłował dyskusję prowadzić pisemną? No więc napisałem tutaj już, Panie Maciej Olejnik, skoro już wszedł Pan w dyskusję, proszę odpowiedzieć na pytania dołączone ze screena. To było pytanie dla Pana. Nie chcę tego monologu. I tu dołączyłem ten screen, urywek tej mojego pytania, czy media mają prawo być przychylne pod daną osobą, która ubiega się o miejsce w samorządzie. I to jest jedna z kilku odpowiedzi, dlaczego nie padają pytania, niewygodne pytania w kierunku, tu jeszcze też napisałem już z imienia i nazwiska, odpowie mi Pan na te pytania? No nie, a Pan Olejnik, ja tu wchodzę w Pana Olejnika, a tu się okazuje, że to jest niedostępne. Już mnie Pan zablokował. Dziękuję. Ja tu udostępnię, proszę Pana, bo to jest takie małe, wie Pan. Pan jest malutki. Pan mi tu pisze, mam 82 polubienia na stronie i Pan chciał mi wytyknąć. To jest bardzo... Jest Pan po prostu małym człowiekiem. Nie lubi Pan pytań niewygodnych i Pan również w Radio Elka i nie wiem, kto tam jeszcze pracuje z Panem, zadawać trudnych pytań przedstawicielom naszej władzy. I wie Pan co? Zanim mnie Pan zablokował, ja sobie pozwoliłem zajrzeć głębiej w Pański profil. Ja już w tej chwili nie wejdę w Pański profil, ale no tak się stało, że mówię, ach, ściągnę sobie Pańskie zdjęcie i powiem Panu coś. Ja może podzielę tutaj teraz ekran na pół, bo sobie gdzieś to zdjęcie przyszykowałem. To zdjęcie mi się wyświetlało. Poznaje Pan siebie? To jest Pan. To zdjęcie mi się często wyświetlało z Pańskim imieniem i nazwiskiem w pozycjach osób, które mogę znać na Facebooku. Więc jeżeli Pan mi tutaj pisze, że ja się skryję gdzieś z imienia, Pan bardzo dobrze wiedział, co ja prowadzę. Które grupy, które strony. Tylko pan tak troszeczkę, ja panu tego nie udowodnię, ale bo być może akurat nasi jacyś wspólni znajomi są. Ja panu nie udowodnię, że pan szmerkał po moim profilu, ale pańskie zdjęcie z nazwiskiem, to zdjęcie, które teraz tutaj widzimy, cały czas mi się wyświetlało w takich proponowanych znajomościach. I to była proponowana znajomość jedna z częściejszych. Tak. A Pan zmienił teraz zdjęcie,
zdjęcie profilowe i myśli, że pana nikt nie rozpozna. Tak jest. Smutne jest tutaj to. Tak się akurat dzieje. No, cóż mogę jeszcze więcej powiedzieć? Ktokolwiek będzie oglądał to, a nie jest Leszna, albo chciałby kiedykolwiek, gdziekolwiek startować w jakichś wyborach, chciałby coś zadziałać, ale niestety jest przekonany, że układy, układziki i zna ludzi, którzy cały czas się gdzieś tam dopychają, albo że są uczestnikami jakichś kodu, czy czegoś tych spraw, proszę do mnie pisać. Ja te osoby będę pokazywał, czym się one zajmują. Oczywiście ja bym prosił jakieś linki, jakieś źródła, bo ja na słowo, to ja tam na słowo nic nie wierzę, ja muszę mieć wszystko zbadane. Tak. Ja może jeszcze zajrzę tutaj. Tak, tu jest ta moja strona, którą prowadzę. Tu jest jeszcze jeden post. Ja bym chciał na przykład usłyszeć odpowiedzi na pytania. Tutaj jest jeszcze jeden post, który umieściłem godzinę temu. Wspólny kandydat PO i Nowoczesna na prezydenta miasta Warszawy, Rafał Trzaskowski, twierdzi, że nie będzie pieniędzy na obietnicę PiSu. Aha, tak dla jasności. Nie jestem żadnym przedstawicielem PiSu, nie? Żeby nie było. Ja mam poglądy narodowościowe i jeśli chodzi o mnie, to uznaję władzę, którą ostatnio żeśmy wybrali, ale nie uznaję na przykład Unii Europejskiej. Ja bym chciał, żeby Polska jak najszybciej wyszła z tej Unii Europejskiej. To jest państwo takie poddańcze. Ja tu nie będę mówił, pod jakim pantoflem siedzi, przed kim klęka Polska w tej chwili, bo nie o to chodzi. Ja w obecnej chwili zajmuję się tylko i wyłącznie ujawnianiem manipulacji w mediach. Bo być może będą osoby, które będą tutaj zaglądać, będą to oglądały, albo gdzieś może będą chciały to samo robić, co ja. Oczywiście zachęcam wszystkich, ale jest taka sprawa. Gdyby w media pokazywały całą prawdę, to ja nie musiałbym tutaj nic robić. Gdybyśmy mieli uczciwe media. Tak? Żeby media pokazywały, komu służy ostatnimi czasy Duda, pan Gliński, minister. Tak, tak, tak. Także nie jestem żadnym pisiorem. Uznaję obecną władzę, dużo robią. I sugeruję się, jak miałbym się sugerować, ja już kiedyś też to mówiłem, kilka urywków takich wyciętych też materiałów pana Witolda Godowskiego tu udostępniałem, bo ja sugeruję się bardzo dużo tym, co prezentuje i o czym mówi, jakie tematy porusza pan Witold Godowski, tak. Dziennikarz śledczy ma już głęboką historię, ale nie będę się tu rozpowiadał na temat pana Witolda. Ale pokażę jeszcze tutaj może ten ostatni post, który udostępniłem właśnie też na tej mojej stronie MBFIA Leszno. I zrobimy tak. Wspólny kandydat PO i Nowoczesnej na prezydenta miasta stołecznego Warszawa, Rafał Trzaskowski, twierdzi, że nie będzie pieniędzy na obietnicę PiSu. Ja już to przeczytałem raz, ale jeszcze raz to przeczytam. Czy lokalne media z Leszna tutaj spytają lokalnych przedstawicieli PO i Nowoczesna, jak to jest możliwe, że zdaniem Trzaskowskiego Polska miała być w ruinie, a okazuje się, że wyniki gospodarcze są na wysokim poziomie. Skoro znalazły się pieniądze na wszystkie dotychczasowe programy, to gdzie do tej pory te pieniądze wędrowały? I tu zaraz usłyszymy w tym materiale wideo, co ten pan Trzaskowski mówił przed 3 laty. Posłuchajmy. Na początku bardzo, bardzo dużo obietnic. Te obietnice, jeżeli one rzeczywiście zostaną zrealizowane i to w tak krótkim tempie doprowadzą budżet państwa do ruiny, bo jeżeli jednocześnie będzie chciał, tak jak rząd zapowiada i pani premier Szydło, obniżenie wieku emerytalnego,
do tego 500 zł na każde dziecko, kwota wolna od podatku. I to tak naprawdę są koszty sięgające kilkudziesięciu miliardów złotych. Nie wiadomo, skąd te pieniądze w tak krótkim czasie znaleźć. To ustawa 500+, obniżenie wieku emerytalnego, podniesienie kwoty wolnej od podatku, stawka minimalna ustawiona na 12 zł za godzinę. Czy to wszystko jest w ogóle do zrealizowania w tak krótkim terminie? Wydaje mi się, że nie, a jeżeli ktoś będzie chciał realizować tę obietnicę tak szybko, to tylko to może doprowadzić do rozsadzenia budżetu państwa. Nie wyobrażam sobie, żeby tę obietnicę bez wskazania w sposób jasny źródeł finansowania można było realizować. No właśnie. Źródło finansowania. Gdzie było to źródło finansowania? Gdzie wszystkie afery były, tak? Gdzie drenowany był podatek VAT? Gdzie cysterny wjeżdżały od zachodniej granicy tutaj, bo część ludzi się sugeruje, że to wszystko od Ruska szło. Wcale nie. Tutaj głównie szło. 700 cystern dziennie szło tutaj. Od Niemiec. W tej chwili idzie 150. To sobie można łatwo policzyć. Wjeżdżały i nie było grosza z tego. I teraz ja tutaj dalej jeszcze piszę tak. Czy społeczeństwo powiatu leszczyńskiego i tych okolicznych takich, może i Rawicz, i Kościan, może ucierpieć, gdy będą padały te pytania z lokalnych mediów? Te pytania właśnie, które tu przed chwilą pytałem. Czy lokalne media spytają lokalnych przedstawicieli, jak to jest możliwe? Że miała być zapaść, że miała być ruina, a tu się okazuje, że jest dobrze. A może społeczeństwu zaszkodzi, jeśli te pytania nie będą padać? A może te pytania mogłyby przyczynić się do odsunięcia karierowiczów, którzy nigdy nie powinni zasiadać w jakimkolwiek stanowisku? To jest właśnie sedno sprawy. Mówcie prawdę w mediach, ja nie będę musiał tutaj się udzielać. Tylko wy mówcie prawdę. Tak, także zachęcam wszystkich, którzy widzą jakiekolwiek manipulacje. Mówię, jest grupa otwarta, tą co wcześniej pokazałem. Tam ja tu może w linku znajdę, linkiem znajdę. Tu gdzieś w komentarzu. I na tej grupie każdy może manipulacje udostępniać. Ja nie szukam kariery dla siebie. Ja nie, tu jest ta strona. Tu jest ta grupa, tak. Tu każdy widzi. Tomasz Szymański. Z imienia, z nazwiska, tak, udostępnił. To jest ta grupa. Każdy może to pisać. Nie zamknięta. Co ciekawe, Facebook mnie blokował już tyle razy, że możecie Państwo spojrzeć. Spójrzcie tu. Można udostępniać, można polubić, nie można komentować. Tak? I pokażę Wam jeszcze coś. Tutaj jest taka zakładka. Wyłącz komentowanie. Jest wyłączone. Teraz jak na duszę, to powinno być włączone. A nie ma tego włączenia. Widzicie? Bo mi już tutaj sugerowano, że tu kiedyś z kimś rozmawiałem, ale to Ty tam sam możesz do każdego postu włączyć i już nie włączyć. Mi się tu nie zmienia. Włącz komentowanie, pokażmy teraz. Też nie ma, widzicie? Tam się zmienia, a tu się nic nie zmienia. I znowu, wyłącz komentowanie. Wyłączam je i tu jest cały czas to samo. Nie ma tego. Tu w tym miejscu, na środku, ja tu zaznaczę. Nie ma tu komentowania. Siły Facebooka. Włącz i ponownie. Jest coś? Nie ma. Nie ma tutaj nic. Znak zapytania. Tu oczywiście wiele osób się nie udziela, bo w sumie no prawdy nie da się podważyć. Nie da się. Wszystkie posty głównie są moje, także jeśli ktoś tutaj myśli, że coś tam sobie wymyśliłem, że nie, że coś tam. Każdy tu może dodawać posty. Na grupie jest 306 osób w tej chwili. Nie tylko z Leszna. Inne osoby są też spoza Leszna. Obserwują, jak tutaj działam. Ja bym chciał zachęcić te wszystkie osoby, które gdzieś tam udzielają się, też tam walczą, żeby to było jako tako, żeby Polska była dla Polaków, a nie dla Rzet. I tyle. Chyba wszystko.
Ja tutaj może. Nie, dobra, nie, już nie będę pokazywał. Chciałem to wejść na chwilę jeszcze na stronę Elki, ale dobra. Być może jeszcze będzie kiedyś jakieś wejście. Muszę to przemyśleć. W każdym razie ewidentnie widać, że człowiek, z którym weszłem dzisiaj w rozmowę w komentarzach, pana Macieja tutaj, Olejnika, tak, wchodzę w niego, treść niedostępna. Dobra, ja się dożegnał. Trzymajcie się wszyscy. Ja będę swoje robił. Z Bogiem.